Hej, hej! W tym krótkim nagraniu chciałbym Wam zaprezentować najlepsze peryferia, jakie miałem do tej pory. Jeżeli śledzicie mój kanał, to mogliście je zobaczyć we wcześniejszych filmikach. Na samym wstępie jedziemy z klawiaturą. Jest to Durgot K320 Taurus. Nie robiłem o niej recenzji, ale nagrałem materiał z jej udziałem przedstawiający, jak wyciszyć klawiaturę mechaniczną. Było to trochę nietypowe rozwiązanie, bo ta klawiatura już jest cicha przez zastosowane przełączniki Shure MX Silent Red. Mimo to chciałem Wam pokazać, jak można to zrobić tanim sposobem. Klawiatura nie ma sekcji numerycznej i kupiłem taką specjalnie, bo chciałem mieć więcej miejsca dla myszki na podkładce. Wybrałem też mechanika z wyższej półki, bo zależało mi na wytrzymałości. Celowałem w klawiaturę na lata i myślę, że jest to bardzo dobra opcja. Klawiatura ma kilka fajnych opcji, jak trzy korytarze na przewód USB typu C oraz minimalne podświetlenie, co jest dla mnie super, bo nie do końca przepadam za RGB. K320 ma również przyciski multimedialne, co teraz powinno być standardem. A jak ona się sprawuje? Cóż, po kilku miesiącach mogę stwierdzić, że jest mega solidna oraz niezawodna. Musiałem jedynie przyzwyczaić się do pisania na niej, bo klawisze są niezwykle czułe. Zapomniałem również dodać, że posiada ona 3 stopnie regulacji, więc myślę, że zadowoli każdego. Niestety ciężko ją kupić w Polsce. Ja swoją musiałem zamówić na Banggood, ale dostawa zajęła tylko tydzień, więc nie ma problemu tak naprawdę. Przejdźmy sobie do myszki, a jest to Razer Viper Ultimate. Moim zdaniem top wśród topów. Mogliście obejrzeć niedawno moją recenzję na jej temat. Jeżeli nie widzieliście, to właśnie wyświetli się ona na ekranie w prawym górnym rogu, więc zapraszam. Cóż mogę powiedzieć o tej myszce? Jest ona znakomita. Nie zobaczycie tutaj mega wypasionego podświetlenia, a minimalne logo. Co jest na plus w myszce bezprzewodowej ze względu na baterię. Myszka w kształcie jest bardzo podobna do Glorious Model O, więc te osoby, które cenią sobie niewielką wagę oraz smukły kształt, będą jak najbardziej zadowolone. Viper jest bardzo dobrze wykonany pomimo odczuwalnych plastików. Boczki są pokryte antypoślizgowym materiałem, co zwiększa przyczepność. Mamy tutaj przyciski boczne po lewej i po prawej stronie, a sama myszka jest symetryczna. Dzięki temu jest ona dla prawo- oraz leworęcznych. Nieużywane przyciski możemy z łatwością wyłączyć w oprogramowaniu. Polecam to zrobić, bo misklik gwarantowany. Scroll myszki jest solidny oraz sam przeskok jest bardzo wyczuwalny. Krótko tylko wspomnę o baterii. Przy minimalnym ustawieniu LEDów myszka potrafi wytrzymać około 1 tydzień regularnego używania. Potrafi się naładować do pełna w około 2,5 godziny. Myszkę możemy kupić ze stacją dokującą, co polecam jak najbardziej. Jest to najlepsza metoda naładowania myszki i najwygodniejsza. Ze swojej strony chciałbym tylko dodać, że jest to najlepsza myszka, jaką miałem do tej pory. Również chcę zaznaczyć, że nie odczuwam żadnej różnicy w tej myszce bezprzewodowej i w trakcie podpięcia jej do kabla. Brak jakichkolwiek opóźnień. Okej, już ostatnia pozycja w tym nagraniu. Są to słuchawki od Audio Technica, a prezentowany model to M40X. Oczywiście są też wyższe modele z tej serii. Bardzo byłem ciekaw modelu M50X, który jest najczęściej polecany, ale jednak cena trochę mnie odstraszyła. Moim zdaniem nie będzie aż takiego przeskoku jakości w porównaniu do ceny. M40X możemy kupić za zdecydowanie mniej, a brzmią bardzo dobrze. Ciężko oczywiście polecać słuchawki, bo każdy ma inne ucho i oczekuje czegoś innego. Jedni lubią mięsisty bas, a inni wolą bardziej neutralne brzmienie. Te słuchawki są dla tych drugich. Mają one zdecydowanie lepszy bas od poprzednich M30X, ale nadal są to słuchawki o neutralnej charakterystyce dźwięku. Dlaczego właśnie te wybrałem?
Otóż doszedłem pewnego dnia do wniosku, że od dźwięku oczekuję czegoś innego niż uderzające po uszach basy. A to niestety jest często domena gamingowych słuchawek. Chciałem prostoty w budowie oraz również prostego dźwięku, ale mimo to w bardzo dobrej jakości. To wszystko dostajemy z słuchawkami Audio Technica M40X. Są one wytrzymałe pomimo plastikowych elementów, plus za to, że można je złożyć i są wtedy bardzo kompaktowe. Również wybrałem ten model ze względu na odpinany kabel. Uwaga, jest on dedykowany do modeli Audio Technica, więc to oznacza, że inny kabel nie będzie do nich pasował. Model M40X ma jeszcze jedną przewagę nad modelem M30X, z tego względu, że w M30X nie możemy wymienić kabla, a jest on dość długi. Z mojej strony polecam zmienić pady na uszy, bo te oryginalne są trochę niewygodne i sprawiają, że po chwili uszy zaczynają boleć. Te, które widzicie na tym nagraniu, to pady od firmy Brainwaves. Trochę dziwnie się to wymawia i pisze, wydaje mi się, że dobrze powiedziałem. A model użytych padów to HM5. Trochę zmieniają charakterystykę dźwięku, ale są zdecydowanie wygodniejsze od tych standardowych. Cóż, to tyle w tym materiale. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Łapkę w dół, jeżeli nie. Ja się z Wami żegnam i przygotowuję kolejne materiały dla Was. Cześć!